jak namalować efekt starych desek z bardzo zniszczoną, łuszczącą się farbą. Jeżeli taki rezultat Wam odpowiada, to zapraszam na film. Do uzyskania właśnie takiego efektu nieodzowna jest szpatułka. Ja najbardziej lubię tą wielkość, bo dla mnie jest bardzo poręczna. Ale taka większa też jest super, szczególnie na duże powierzchnie. Deskę z HDF-u pokryłam białą farbą akrylową. A teraz zacznę na nią nakładać farby akrylowe i będę nakładała wyłącznie szpatułką. Nakładanie nie jest skomplikowane, jak widzicie, i możemy to robić wielokrotnie i tak długo, aż otrzymacie oczekiwany efekt. Szpatułka całą swoją powierzchnią przylega do deski i ciągniemy w górę oraz w dół. Gdy zaczynamy dodawać drugi kolor, dobrze gdy pierwszy odrobinę przeschnie. No bo nie o to chodzi, żeby te kolory pięknie ze sobą wymieszać, ale żeby stworzyć efekt łuszczącej się starej farby. Pamiętajcie, żeby kierunek malowania szpatułką zawsze był ten sam, czyli z dołu do góry albo z góry do dołu. Ruchy półkoliste albo wykonane po skosie spowodują, że nasza deska przestanie wyglądać jak deska. I może jeszcze słowo o tym, jak dobierać kolory, żeby nasza praca wyglądała dobrze. Gwarancją sukcesu jest wybranie trzech wiodących kolorów. W moim wypadku jest to kolor tła, czyli biały, pomarańczowy oraz szary. Te kolory i tak się ze sobą wymieszają i ostatecznie dla naszego oka kolorów będzie znacznie więcej niż tylko trzy. Ale dzięki tej trójce praca będzie zawsze ładna i spójna kolorystycznie. Zwróćcie uwagę, że w tej technice zarówno farbę możemy nakładać, jak i strapywać. A najlepiej nałożyć farbę, odczekać kilka chwil, żeby delikatnie przeschła i wtedy zacząć zdrapywać. W tej technice wszystkie chwyty są dozwolone i wszystkie wyglądają świetnie. Korzystając z chwili czasu, może podpowiem Wam kilka kolorów farb, które połączone ze sobą dadzą Wam super efekt. Biały, szary i niebieski lub biały, szary i turkusowy. Jeżeli deski mają być ciemne, to proponuję czarny, zielony oraz brązowy. Gdy już nasze tło mamy gotowe, czas namalować przerwy między dechami. Dwie farby akrylowe, czarna oraz brązowa i do tego pędzelek, tak zwana niteczka. Jeżeli dechy są stare, to oczywiście połączenia między nimi także zostały nadgryzione zębem czasu. Dlatego nie ma co się starać, trzeba zrobić takie nierówne kreski, ponieważ one będą wyglądały naturalnie. Kolor moich desek wyszedł ok, ale pomyślałam, że delikatnie przyprószę je bielą i przez to będą wyglądały lepiej, bo starzej. Szkoda, bo ten efekt w kamerze jest praktycznie niewidoczny, ale na żywo naprawdę wygląda fajnie. To jest pędzelek szczecinowy, który znakomicie nadaje się do cieniowania. Jeżeli lubicie cieniować pędzelkiem skośnym, to oczywiście można to zrobić w ten sposób. Ale ten pędzelek szczecinowy w połączeniu z techniką suchego pędzla daje naprawdę przyjemny efekt. A praca z nim jest tak łatwa, że chyba nie można tego spierniczyć. Może nie daje on możliwości tak perfekcyjnego cieniowania jak pędzelek skośny, ale tutaj właśnie o to chodzi, żeby nic nie było perfekcyjne, a wyglądało naturalnie. Technika suchego pędzla jest bardzo prosta, a w wielu przypadkach niezastąpiona. Nabieramy na pędzel odrobinę farby, następnie tą odrobinę wycieramy na przykład o kartkę i dopiero jak na pędzelku praktycznie nic nie ma, zaczynamy nim malować. W szczelinę dodałam jeszcze odrobinę rozbłysków i tak wyglądają moje gotowe deski. A na koniec jak zwykle pomysł, co z takim efektem deski można zrobić. W mojej kompozycji przydał się papier ryżowy oraz kółeczko z HDF. A z suchego placuszka masy super lekkiej wycięłam dziurkaczem takie kółeczka, pomalowałam na czarno i wyglądają jak gwoździe. Żeby całość wyglądała spójnie, pędzelkiem szczecinowym podcieniowuję wszystko to, co dodałam przed chwilą. Jeszcze dodam skromny sznureczek i moja deska z plażową dziewczyną gotowa. Jak zwykle dokładną listę wszystkich produktów, które użyłam w filmie, znajdziecie pod spodem, czyli w opisie filmu. A ja dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.